robią, ale, oczywiście. Ale u nas ta kultura jazdy niestety jeszcze... A jeszcze mam jedno pytanie. Czy orientuje się pan, jaki jest mandat w Anglii za niezatrzymanie się na znaku stop, przed znakiem, w związku ze znakiem stop? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wie pan. Nie miałem nigdy nieprzyjemności takiego dostać, aczkolwiek mandaty tutaj w Anglii są bardzo, bardzo wysokie. Wysokie. Bo za przekroczenie prędkości, powiedzmy, na autostradzie powyżej 100 mil na godzinę, policja bezwzględnie zabiera prawo jazdy, oddaje sprawę do sądu, a kary bardzo często zaczynają się od 5000 w górę i jeszcze są jakieś prace publiczne, także to jest bardzo dotkliwe, ale mało tego, to jest to, o czym kiedyś mówiłem na antenie, że w momencie, jak kierowca dostaje mandat za wykroczenie, dostaje również punkty, a o punktach jest informowana firma ubezpieczeniowa, tak, która z automatu podnosi ubezpieczenie dla takiego kierowcy. Także to jest podwójna kara. Tak. Panie Witku, serdecznie dziękujemy. Przyjmie pan kalendarz? Oczywiście. Bardzo się cieszymy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy pana serdecznie. Wszystkiego dobrego.